Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Ja się nazywam Maksymilian Kapalski, jestem pracownikiem Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a dzisiaj będę prowadził pierwszą część tej konferencji. Poproszę na początek, że tak powiem, panią Irenę French, dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego, oraz pana Jacka Zagorzdżona, kierownika działu historii lotnictwa i edukacji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, który przyjechał do nas w imieniu pana dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Pawła Pawłowskiego. Pan dyrektor nie mógł przybyć, ale jesteśmy pewni, że jest z nami sercem i myślami, bo wiemy, że bardzo chciał. Natomiast bardzo proszę Państwa teraz o uroczyste otwarcie konferencji. Witamy Państwa serdecznie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, to jeszcze raz powtórzę. I nim pozwolę sobie zacnych gości przywitać i wszystkich Państwa, to ja muszę takie trzy rzeczy powiedzieć. Dlaczego w ogóle, może nie dlaczego zajęliśmy się tym tematem, ale dlaczego w muzeum zaistniał ten temat w tym momencie tak mocno? Po pierwsze dlatego, że jest to bodajże w historii nie tylko polskiego lotnictwa, ale może w ogóle w historii polskich glorii niemilitarnych, chyba jedna z największych, to po pierwsze, więc jest się czym cieszyć. Tragedia niestety nastąpiła później. Po drugie, dlatego, że jesteśmy Muzeum Śląska Cieszyńskiego, czyli cały ten teren jest jednak poświęcony naszej uwadze i to, że ta tragedia nastąpiła w Cierlisku, również skupia naszą uwagę. I po trzecie, dlatego, że jesteśmy dysponentami tej relikwii, która tutaj jest na sztaluze. Także mamy kurtkę Franciszka Żwirki, o której będzie kilka słów w referatach. Także cieszę się bardzo, że Państwo przybyli na naszą konferencję. Ja sobie pozwolę przywitać naszych zacnych gości. Także bardzo serdecznie witam pana starostę, pana Mieczysława Szczurka, starostę powiatu cieszyńskiego. Witam serdecznie panią burmistrz Gabrielę Staszkiewicz. Pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Stanisława Kubiciusa. Nie widzę pani Heleny Legowicz, ale zapowiedziała się także pani, na pewno będzie pani prezes Polskiego Związku Kulturalno-Światowego. Na pewno będzie, ale ja serdecznie witam pana Stanisława Gawlika z sekcji historycznej PZKO. I jeżeli dobrze myślę, to mieliśmy potwierdzenia od dwóch pań z kół cierlickich. Od pani Eli Sztierby-Molendys, która jest prezesem koła miejscowego PZKO w Cierlicku Kościelcu, a może jeszcze przybędzie. I od pani Ireny Wloskowej z Cierlicka Centrum również. Serdecznie witam pana Stanisława Kołka, wiceprezesa stowarzyszenia Olza Pro, bo dzisiaj tu dużo zaolziaków jest, także ja się bardzo z tego cieszę. Bardzo serdecznie witam pana Marka Matlaka, dyrektora Muzeum w Bielsku-Białej, Muzeum Historycznego, który jest naszą partnerem w tej wystawie. I bardzo serdecznie witam pana Michała Bożka, członka Rady Muzeum, który nas wspiera nie tylko w Radzie Muzeum, ale wspiera nas na różnych polach. Bardzo dziękuję. I na koniec taki dobry duch tego całego przedsięwzięcia, taki dobry duch, który nam trochę tak z nieba spadł, szczerze powiedziawszy. Ja bardzo serdecznie chciałam przywitać osobę, która duszą i ciałem właściwie się Żwirkowisku poświęciła. Bardzo serdecznie chciałam powitać pana Jana Przywarę, który będzie miał tutaj swoje wystąpienie, także Państwo pewnie kojarzą pana Jana Przywarę. I tyle tytułem mojego wstępu i oddaję głos. Szanowni Państwo, witam serdecznie w imieniu dyrektora Pawła Pawłowskiego, dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Szczególnie miło mi widzieć srebrny mundur wśród nas. Witam pana pułkownika Kota, który w imieniu dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych reprezentuje Siły Zbrojne RP. Jest to dla nas niezwykle ważne, gdyż dzisiaj świętujemy 90-lecie Wielkiego Zwycięstwa w Challenge w 1932 roku.
wyścigu trwającym 7 dni, 90 lat temu, ten wyścig tak naprawdę jeszcze by trwał. Jeszcze bylibyśmy właśnie na finiszu. Te ostatnie próby. Wyobraźcie sobie Państwo 7 dni prób, ponad 7 tysięcy kilometrów do przebycia i dosłownie o sekundy nasza załoga, Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, wygrywają z najlepszymi załogami Europy, można powiedzieć świata, i polska konstrukcja RWD6 wygrywa z najlepszymi konstrukcjami świata. To jest wielkie szczęście, wielka radość wówczas, nie do opisania, wielka feta trwająca 2 tygodnie w całej Polsce. Nasi bohaterowie pelegrynują po kraju, spotykają się z ludźmi, opowiadają o tym wielkim zwycięstwie. Tysiące witają ich najpierw na polach mokotowskich, a potem wszędzie tam, gdzie byli. I niestety 2 tygodnie później, o czym mówiła pani dyrektor, lecąc na kolejne spotkanie, tym razem do Pragi, w Bramie Morawskiej trafiają na ogromnie złe warunki. Burzę, która niestety niszczy konstrukcję. Ta sama konstrukcja, która wygrała w Challenge, która przetrzymała 7 dni zmagań, niestety nie wytrzymuje potężnej burzy. Myślę, że dzisiaj o tym jeszcze niejednokrotnie będziemy rozmawiali ze strony Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które stoi na straży tradycji lotniczych. Ja bardzo się cieszę, że możemy współpracować z tak znamienitymi partnerami jak Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, jak PZKO w Cierblicku. I przychylam się tu do słów pani dyrektor. Janku, dziękuję serdecznie za twój ogromny wkład, za podtrzymywanie tej tradycji, bo to jest spiritus movens tego wszystkiego, co się tu dzieje. Jan Przywara, wielki społecznik i kultywator tych tradycji. Dziękuję serdecznie. Pani dyrektor, czy możemy uznać konferencję za otwartą? Dziękuję. Dobrze, poproszę pana starostę Mieczysława Szczurka, który objął patronat nad konferencją, o uroczystą przemowę. Szanowni Państwo, cofnijmy się pamięcią, a właściwie nie pamięcią, tylko wyobraźnią, 100 lat wstecz. 4 lata po odzyskaniu niepodległości, państwo polskie, które po 123 latach niewoli wstaje z kolan. Władze, które wiedziały, że państwo musi być silne, żeby poradzić sobie w przyszłości. I tak jak mówię, 100 lat temu, dokładnie 23 września, Sejm podejmuje ustawę o budowie portu Gdynia, żeby mieć wyjście na morze. Równocześnie tworzy się, czy tworzona jest armia i zdają sobie też sprawę z ważności lotnictwa. A to lotnictwo w tamtych czasach, to 3 lata później, w 25 roku, kilku zapaleńców Politechniki Warszawskiej w pomieszczeniach nomen omen wynajętych od Wydziału Chemii zaczyna tworzyć pierwsze prototypy samolotów RWD. RWD, czyli Rogalski, Wigura, Drzewiecki. Mimo późniejszych tragedii nazwa została dalej. W 30 roku przeniesione na Okęcie. To już wtedy ci młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób rozwijać przemysł lotniczy, jak tworzyć samoloty dobre, bardzo dobre, jak produkować je w dużej ilości, bo RWD-8 został wyprodukowany w ilości prawie 600 sztuk, a został pobity dopiero w latach 70. przez polską konstrukcję samolot Wilga. Proszę Państwa, na to wszystko nakłada się przyjaźń wesołego porucznika Żwirki z małomównym Wigurą, również pilotem, ale cywilnym, znakomitym mechanikiem, nawigatorem, i słynne zwycięstwo w 1932 roku. Nie zawsze trzeba walczyć na froncie, żeby pokazywać, jakie jest państwo, jak się rozwija.
Oni pokazali to w najlepszy sposób, swoją wygraną, wygraną między innymi z Niemcami, uniemożliwili im przejęcie na trwałe pucharu, który Niemcy jako kolejny raz wtedy już dostaliby. Polacy zabrali im to, jak to się mówi, sprzed nosa. Potem, po tych sukcesach, niestety przypłacili to życiem, które jednak nie było całkowicie zmarnowane, bo jesienią 1932 roku komisja, która badała przyczyny katastrofy, stwierdziła, że było nią, nie wiem, czy dobrze powiem, samowzbudne drganie skrzydeł pochodzące od silnika, coś, co wcześniej występowało w Messerschmittach i we włoskich Bredach, również niezdiagnozowane. I dopiero wtedy te pozostałe konstrukcje poprawiono. A to znaczy, że ich śmierć wpłynęła na bezpieczeństwo wielu ludzi, wielu pilotów i pasażerów. Szanowni Państwo, jest takie łacińskie powiedzenie, sentencja mówiące, że dumą i zaszczytem jest umrzeć za ojczyznę, czy odwagą i zaszczytem, używane przeważnie do żołnierzy, którzy stracili w walce życie, broniąc ojczyzny. Ale myślę, że można by to było jak najbardziej przypasować również do Żwirki i Wigury, więc pozwólcie, że zakończę właśnie tą sentencją, mówiąc o Żwirce i Wigurze: Audax et decorum est pro patria mori. Bardzo dziękujemy panu staroście. Drodzy Państwo, patronat nad konferencją objęła również konsul RP w Ostrawie, pani Izabela Wołejko-Chwastowicz. Pani konsul nie mogła przybyć dzisiaj do nas, ale przesłała nam piękny list, o którego przeczytanie poproszę panią Zofię Jagosz-Zarzycką, kustosz Muzeum Śląska-Cieszyńskiego. Bardzo proszę. Szanowna Pani Dyrektor, szanowni goście honorowi, szanowni Państwo. Spotykamy się w rocznicę zwycięstwa, które było na ustach wszystkich Polaków w 1932 roku. 28 sierpnia 1932 roku dwaj polscy lotnicy, kapitan Franciszek Żwirko i inżynier Stanisław Wigura, zwyciężyli w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge 1932. Zwycięstwo to przyniosło uznanie polskiego lotnictwa sportowego na świecie. Na lotnisku w Berlinie na część zwycięzców zabrzmiał mazurek Dąbrowskiego, a na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. Pilot Franciszek Żwirko i konstruktor Stanisław Wigura w wielkim światowym mitingu lotniczym rzucili na kolana światową czołówkę pilotów. Polska flaga powiewa co roku od 90 lat nad Cierlickiem, gdzie po 2 tygodniach od zwycięstwa w Challenge 1932 młode państwo polskie straciło swoich bohaterów. W tym roku obchodzimy 90. rocznicę tamtych wydarzeń, wielkiego sukcesu i ogromnego dramatu. Po upublicznieniu niespodziewanej wiadomości o tragicznej śmierci pilotów, cały kraj zamarł w rozpaczy. Ulubieńcy bogów żyją krótko, a Żwirkę znać szczególnie upodobali sobie bogowie, skoro najpierw dali mu szczęście i rozkosz sukcesu ogromnego, a zaraz potem odebrali mu życie. Napisał 14 września 1932 roku ilustrowany Kurier Codzienny. Jednakże ten dramat tragicznej śmierci obydwóch pilotów dzisiaj najmocniej łączy kolejne pokolenia Polek i Polaków żyjących w Republice Czeskiej z historią ojczyzny swoich przodków. W miejscu katastrofy stoi dziś pomnik lotnika, który regularnie odwiedzają uczniowie 6 klas polskich szkół podstawowych w ramach Młodego Żwirkowiska.
W sposób absolutnie naturalny poznają bohaterstwo polskich żołnierzy walczących w II wojnie światowej. Mają szansę dowiedzieć się więcej o współczesnej historii Polski. W Cierlicku Kościelcu działa Dom Polski imienia Żwirki i Wigury, gdzie członkowie skupieni w miejscowym kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz klubie Ikara nagłaśniają dokonania polskich pilotów. I tak z rozpaczy po narodowej stracie wyrósł wspaniały ruch społeczny, który przez lata scalał więzi zaolziaków z Polską i uczył patriotyzmu. Obchody kolejnych rocznic stały się stałym elementem budowania więzi z Polską, a oddanie mieszkańców pozwalało na godne uczczenie pamięci polskich bohaterów. Osiągnięcia miejscowego koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego docenił prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przyznając w 2020 roku nagrodę Świadek Historii. Dziękuję Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tej konferencji oraz wystawy. Wierzę, że dzięki niej więcej Polek i Polaków dowie się o działalności zaolziańskich społeczników chroniących pamięć o polskich pilotach. Szanowni Państwo, dziś w przededniu Święta Lotnictwa Polskiego życzę nam wszystkim spokojnego nieba nad głowami. Wszystkich obecnych zapraszam 11 września do Cierlicka na obchody tragicznej śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, których współorganizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie. Podpisała konsul Rzeczpospolitej Polskiej Izabella Wołejko-Chwastowicz. Także bardzo dziękuję za list od pani konsul. Również bardzo dziękuję za słowo od pana starosty Mieczysława Szczurka i bardzo dziękuję, że razem z panem przewodniczącym Rady Powiatu państwo, panowie się pojawili, mimo tego, że akurat trwa Rada Powiatu w starostwie. Bardzo dziękujemy za obecność. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.